Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i witam was, moi drodzy, w czwartym już odcinku Grzeszników, czyli modyfikacji do Gothica 2. Mieliśmy się tutaj zająć magazynem. Ja mam mało wytrychów, więc będę musiała naprawdę tutaj uważać i wyjąć sobie kartkę papieru. Także co? Wezmę sobie, wyjmę może jakąś inną karteczkę, bo tą poprzednią już mam trochę zapisaną. I zaraz się tym zajmiemy. Okej, mam cały pęk karteczek. Spróbujmy tak. Prawo, nie. Lewo. Lewo, prawo. Prawo, lewo. Lewo, prawo. O, prawo, lewo. Co? Aha, od lewego zaczynamy. Dobra. Zapomniałam. To jeszcze raz. Dobra. Bo ja miałam zacząć od tej, prawda? Tak. Czyli tak. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. No właśnie. Czyli tak było. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Dobra, wczytujemy. Jeszcze raz. Wiem, że powinnam sobie podejść do tego kufra, ale nie chce mi się. Lewo. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Mamy złoto i zwój światła. Dobra, tutaj mamy kolejną skrzynkę, numer 2 już. Lecimy. Nie, lewo, prawo, nie, lewo, prawo, lewo, dobra. Lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Teraz prawo. Okej, jeszcze raz. Lewo, prawo. Lewo, prawo. Prawo. Lewo. Prawo. Lewo. Prawo. Prawo. Lewo. Dobra, przeżyję jakoś z tym jednym wytrychem. Kolejna smoła do kolekcji. Nie wiem, dlaczego ja jej tak dużo zdobywam. Ale mamy klucz do magazynu. To bardzo fajnie. Kolejny kuferek. Dalej. Prawo. Lewo. Nie. Czyli będzie prawo, prawo. Wiecie co, zrobię sobie tutaj... Nie! Halo, nie chciałam tego. Wczytaj. Tak. I teraz sobie zrobimy zapisz. Otwieranie skrzyń. Dobra. Prawo, prawo. Prawo, prawo. Lewo, prawo. Czyli lewo, prawo. Lewo. Lewo, nie. Prawo. Dobra. Prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. Super. Mamy surową rybę, leczenie lekkich ran, esencję i złoto. Boże, jak lutnie nie znajdę, bo ja cały czas na nią liczę gdzieś tam po kryjomu. Cholera, miałam się tutaj nie zapisywać, tylko się zapisywać na otwieraniu skrzyń. Dobra. To teraz tak. Lewo. Nie. Czy będzie prawo? Prawo. Nie. Prawo, lewo. Dobra. To jeszcze raz. Dawaj. Prawo, lewo. Lewo teraz. O, dobrze było sobie zrobić taki slocik na samym początku. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo. Prawo.
prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Super. Złoto i lodowa strzała, czyli kolejne zaklęcie. Wszystko fajnie, tylko ja bym chciała znaleźć lutnię. Jeszcze się tak rozejrzymy między tymi pudłami. Może tutaj gdzieś będzie leżała lutnia. Byłoby fajnie. I teraz tak, mogę tutaj wyjść. O, cześć! To chyba tak nie miało być. O, proszę, kuferek. Ja się tutaj z tym kuferkiem zamknę. Zamknij mi te drzwi. Ruda i złoto. Gorzej, że ja nadal nigdzie nie znalazłam lutni. To wygląda, jakbym tu mogła gdzieś wleźć i coś zobaczyć. Jestem w stanie tam wejść? Jestem. Obsesa? Jezusie Maryjo, wypadłam gdzieś w ogóle w pizdu. O nie, ja się zapisałam ostatnio tutaj, prawda? Dokładnie. Dobra. Prawo, lewo, lewo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Super. Idę teraz tutaj jeszcze po to. Cześć, panie kuferku. Mamy już wszystko stąd. I teraz zapiszemy sobie tutaj. Wszystko fajnie, tylko nadal nie mam lutni. Liczyłam, że ją gdzieś tutaj znajdę, ale jednak to się nie wydarzyło. Mówi się trudno. Tam są jakieś drzwi. Ciekawe, gdzie mnie to doprowadzi, jak tam wejdę. Tak jakby tutaj wejść, trzeba trochę pocwaniaczyć. O, proszę bardzo. Co my tu mamy? Knecht. O, kuferek kolejny. Złoto i sztylet. W sumie to mogłam tędy tutaj wejść po prostu. Dobra, czyli nowa lokacja zwiedzona. Niewiele mi to daje, bo nadal nie wiem, jak mam wejść tam, gdzie się tą bramę otwiera. Dobra, zróbmy tak. Chodźmy się przespać do północy. Przecież wiadomo o tym od dawna. I później, jak się już prześpię do tej północy, to pójdziemy zabić tą owieczkę, żeby przynieść tamtemu to mięso. Gdzie ja poszłam spać? Na górę. Miała być tutaj w koszarach albo tam. No to są dla mnie koszary. Nie wiem, może jestem jakaś dziwna. Ale tylko to mi przychodzi do głowy jako koszary, a tutaj nie widzę żadnej lutni. Tam na górze nie było, w magazynie nie było. No niemożliwe to jest po prostu. Cholera jest, gdzie ja znowu idę? Miałam iść na górę, nie do kucharza. Co jest ze mną czasami nie tak, to ja nie rozumiem. Drzwi. No i łóżeczko. Taka jest bowiem wola i nos. Śpimy do północy. Okej, podoba... Nie kładź się już do łóżka. Podoba mi się fakt, że jest dosyć jasno, mimo że jest noc. To mi zdecydowanie bardziej ułatwi życie. Bo niektóre modyfikacje są tak bardzo ciemne w nocy, że się nic wtedy nie da robić. A tutaj, z tego co widzę, jest naprawdę przyjemnie nocą. Dobra, jakby tutaj zarżnąć tą owcę? Miałam cię pięściami sklepać, nie?
Ale nie z... Ktoś się skapnął, że zabiłam? Któryś z panów chce mi coś zrobić? Chyba nie. Dobra, to idę gościowi zanieść. Chociaż teraz powinnam się chyba znowu iść przespać, bo oni... Chyba, że siedzą tutaj wszyscy przy ognisku. No, stoją tu. Tylko, który to był? Hej, ty! Ty chyba to byłeś? Nie, ty chciałeś ode mnie te skrzynki. Ty jesteś tym podejrzanym gburem. Hej, ty! Z tobą nic nie mogłam. Ty. Nie? Kto chciał ode mnie to mięcho? Cholera jasna, no. Polowanie na owce. Aylet poprosił mnie o przyniesienie owczego mięsa z zagrody w zamku. Muszę... No... Aylet! Przecież ja mam dla ciebie owcze mięso. Szynka. A, może mam ci usmażyć? Tylko jak ja mam ci... Gdzie mam ci to usmażyć? Nie mam za bardzo żadnej patelni. Wątpię, że kucharz mi to zrobi, bo raczej będzie miał pretensje. To jest kuchenka. O Jezu, mogę. Podsmaż mięso. Wszystkie kawałki. Podsmaż ryby. Chyba nie mam, ale niech będzie. No i chrząszcze, jeżeli mam. Podsmaż wszystkie chrząszcze. Okej. Czy ja mam teraz coś takiego jak pieczone mięso? Kucharz, pomóż. Hey. Co ja mam zrobić? Gościu nie chce ode mnie tego mięsa. No ja mu zabiłam owieczkę, no i co mam teraz zrobić? Kurde. Aylet, weź ode mnie to mięso. Bo ci to sprzedam zaraz w pysk. Nie rozumiem. Super. Dobra. To teraz tak. Pomyślmy, co dalej zrobić w sumie, bo ja nie wiem. Polowanie na owce. Chyba, że... Nagle Parsival będzie mówił, że tam zarżnęłam owce, w ogóle bez sensu. Jeśli chodzi o... Rozjaśniłeś myśli dzięki tobie, Christophe. To dobrze, bo w obecnych czasach... Loren powiedział, że uratowałeś życie. Dzięki tobie, Brutus znalazł... Dobrze się zarekomendowałeś. Jak to za mało? To co ja mam ci jeszcze zrobić? Może ja zdradzę tego orka? Spróbuję. Na zamkowych murach znalazłem orka. O czym ty mówisz? Jak się tam znalazł? Przyniosła go fala w czasie powodzi i wlazł na mury. Dobra. Gdzie on jest teraz? Na drewnianym dachu nad więzieniem. Dobrze, wyślę tam kogoś. Jeśli jednak postanowiłeś się zabawić moim kosztem... No nie, nie miałam się zabawić. Kurde, kucharzu, zrób mi mięso. Będę się śmiała, jak w kociołku mam zrobić mu mięso. Nie, nie mogę nic zrobić, bo nie umiem. No kuchnia, halo. Nie wiem, gra nie wyhaczyła, że ja owce zabiłam. Kolejny bug mi się zdarzył, czy co? Tak jak z tą głupią bramą. Wiecie co, ja sprawdzę.
Nie lubię używać cheatów. A ty czym jesteś? Aha, wiem co to jest. Okej, okay, no to ja sobie wyszłam, ale w sumie to po co, to ja nie wiem. Miałam gościowi przynieść jakieś skrzynie. Najlepsze jest to, że ja nawet nie wiem jakie. No za bramą, no to przepraszam, to jest ta brama, no jak nic. Czy ja mam więcej tych owiec zabić? Surowe mięso z owcy. Nie, no dobra, wczytam grę, nie będę tej owcy zabijać kolejnej. Dobra, powiem Parsivalowi o tym orku. Dobra, dobrze, jeśli... Okej. O Hugo to jest nadal za mało. To co ja w sumie mogę zrobić? No musiałabym się jeszcze rozejrzeć i poszukać faktycznie tej lutni. Albo otworzyć tę bramę, no ale... Czy mogę coś z udarem zrobić? Hej. Nie. Gdzie ja tutaj lutnię znajdę? Przecież byłam już kurczę mać wszędzie. Jeszcze raz dziennik. Dobra. W koszarach lub w magazynie. W sumie ja się rozejrzałam i ja nic tutaj nie znalazłam. Dobra, bo tu jest magazyn. Co to jest? Nic, tylko pudełko. Kufer. Nie chcę kufra. No, lutni na pewno tutaj nie ma. Koszary to ewentualnie może być to pomieszczenie tutaj, czyli tam na górze, gdzie łaziłam. No, ale tutaj też nie widziałam za bardzo. Już myślałam, że to jest lutnia, ale to była miotła. Wybaczcie za hałasy w tle. I świnka hałasuje i Damian. Ach, to było tylko łóżko. Ja tutaj w ogóle badałam to miejsce, bo tu jest jakoś tak, jakbym tutaj nie była. Szukam, bo tutaj też są ewentualne koszary. Ale tak, no lutni tutaj na pewno nie ma. Tam lutni nie było. Jeszcze raz się rozejrzę tutaj. Wy pewnie już śpicie. Tutaj jest Dobar, Akin i Rycerz. No, ale lutni brak. Tu jest Arust. Tu jest Pustostan. Przełącznik. Aha. Aha, czy jednak dobrze weszłam. Hey. Cześć. Super, tylko co teraz? Powiem o tym Gorwijowi, no dobra.
to idę mu powiedzieć, ale zanim pójdę, to może pójdę spać. Bo znowu jest teraz ciemno i zauważam, że oni nie chcą ze mną za bardzo jakby gadać teraz. A, już bym chciała skręcić tam, gdzie nie trzeba. Najlepsze jest to, że tutaj są koszary, a ja nic tutaj nie znalazłam. Dobra. Idziemy spać do rana. Z tą owcą to się zobaczy zaraz, jak tam się sprawa ma. Może teraz będę mogła do gościa zagadać, bo nie wiem, nagle mu się coś odwidzi. Czy jest tu gdzieś lutnia? Nie widzę żadnej lutni. Jakby tutaj znaleźć lutnię? Nie wiem, może będę musiała poszukać gdzieś w jakimś poradniku, gdzie jest lutnia. Doszło do mnie to, jo. Może coś znajdę ciekawego. Nikt mi o tym nie mówił. Golbert. To jesteś ty. Mechanizm podnoszący kraty jest zepsuty. No to go napraw, idioto! Jak mam to zrobić, co? Może jeszcze mam pozbyć się wszystkich paladynów? Tak. W takim wypadku byłaby to faktycznie jakaś korzyść z twojej leniwej dupy. Spadaj stąd! Jaki ty jesteś, gościu głupi? Czemu ty nie chcesz ode mnie mięsa? A, wali mnie to mięso. Tandor? Masz też wytrychy? Co takiego? Chcesz nas okraść i to przy pomocy moich wytrychów? Ja tylko... Dość! I tak ci nie wierzę. Parsival się o tym dowie. Możesz być pewien. A może mógłbym coś dla ciebie zrobić? A potem zapomnielibyśmy o tym małym nieporozumieniu? Tak, coś by się znalazło. W magazynie jest kilka zamkniętych skrzyń, do których brakuje kluczy. Dam ci kilka wytrychów, a ty je otworzysz. O ile mi wiadomo, można w nich znaleźć zwoje magiczne. Przenieś mi wszystkie, jakie uda ci się znaleźć, a zapomnę o poprzedniej rozmowie. W magazynie? Ale magazyn jest tu. Ja tu już wszystko otworzyłam, człowieku. Przecież tutaj już nic nie ma. Nie rozumiem tutaj czegoś. Chyba, że chodzi ci o inne skrzynie. Okej. Przejdę się jeszcze do tamtych skrzynek. Może one też są uznawane jako te w magazynie. Nie, to już. A czy jeszcze u magów wody nie było jakichś skrzyń? O, woda. Cześć. Tu była skrzynka. Już otwarta. Tego się nie da otworzyć. Ciemny grzybon. Shi. I tutaj nic nie ma. Naprawdę w to wierzysz? Widzę, że dzisiejszy odcinek będzie taki trochę bardziej... Przejścia się. Zrobiłbym to inaczej. Co mogę zrobić z posągiem Inosa? Słyszę o tym po raz pierwszy. Powiedziałem dokładnie to. O, proszę. To było oczywiste od dawna. Dziękuję bardzo. Akin? Nie zasłużył. Nic. Powinien był wiedzieć lepiej. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Głupio zrobiłem pytanie standardowe o wytrychy. Chcę donieść na mnie Parsivalowi. Teraz, aby zapomnieć o sprawie, muszę wytrychami otworzyć skrzynię w magazynie.
No ale ja otworzyłam już wszystkie skrzynie w magazynie. Trudno mi w to uwierzyć. Jeszcze muszę sprawdzić tak przy okazji. Czy mam wszystko, żeby zrobić tą miksturę. Ale to za chwilę. Idziemy jeszcze do siedziby magów. Bo tam chyba zostawiłam jakąś skrzynkę. Trudno mi w to uwierzyć. A nawet chyba kilka. Czy tutaj coś było na dole? Nie. Tutaj obok... Tu była skrzynka. Ale otwarta już przeze mnie. Tu jest stół alchemiczny. Dobra, zrobiłam. Org gra tego poziomu o działanie mikstury na człowieka. Wpada on we wściekłość. Nie wiem, czy idziemy do Orika, czy do Grataka. Może tak. Przejdę się do tamtego. Jeżeli on ma na mnie focha, bo doniosłam Parsivalowi o tym, że on tam jest. Widzą jego mądrość. Tu, wtedy... pójdę Orikowi oddać. Mam nadzieję, że ten ork mnie nie zabije. Dobra, na górę nie wchodzę. Tu się leją, bo z tym orkiem. Kolejne bydle załatwione. Dobra. No ale tak, zyskujemy jednak zaufanie Parsivala, prawda? A nie Grataka, także... Wątpię, że gościu pomógłby nam się stąd wydostać. Podejrzewam, że prędzej czy później ten ork zwróciłby się jednak przeciwko nam. A wy co robicie? Przecież tam już nic nie żyje. Dobra, idę do Orika w takim razie. Miejmy nadzieję, że nie dostanę niczego. O, cześć, chrząszczyku. A tak przy okazji ciekawe, co u Brutusa teraz słychać. Było dokładnie tak. Hej, ty! Nie mogę, że o tym nie wiedziałem. Nic nie mogę z tobą zrobić, ale wiem, że masz cały czas teraz chrząszczy na łóżku. Dobra, idziemy oddać tam temu miksturę. Miejmy nadzieję, że nic się złego nie stanie. Ewentualnie jak chce, to niech udara zabije. Haha. Co tam, Parsival? I Tandor powie, to podły postępek. Rozjaśniłeś myśli, zlikwidowałeś dzięki tobie, to dobrze. Loren, dzięki dobrze się... Dobra, czy jeszcze za mało? Podejrzewam, że Orik może być ostatnią postacią, na której muszę coś zrobić. Cześć, Orik. Przygotowałem miksturę. Znakomicie, daj mi ją. Proszę. Dowiedziałeś się czegoś o jej właściwościach? Człowiek, który ją spożyje, popada we wściekłość. Moim zdaniem lepiej się trzymać wtedy od niego z daleka. Ciekawe. Dobra robota. Jako nagrodę otrzymasz nieco złota. Dlaczego dowiaduję się o tym dopiero teraz? Trudno mi w to uwierzyć. Nie chcę złota. Wolałbym tą miksturę. Dobrze. Trudno mi w to uwierzyć. Aha, czyli coś się po prostu popsuło, jednak dostałam złoto. Dobra, mam pieniądze, idę sobie kupić teraz w takim razie wreszcie jakiś pancerz normalny jak człowiek. Po co mi w sumie ta mikstura by była? Jeszcze bym sobie tylko kłopotów narobiła tym. On się tak denerwuje. Albo komuś innemu. Taka jest bowiem wola. Nie wiem tylko dlaczego tamtemu nie mogę oddać mięcha. Tak, sprzedaję Eyelet, prawda? Chcę kupić brązowy strój obywatela. Dobrze, 200 sztuk złota. Masz. Dobra.
W ogóle mam sakiewkę. Pierścień i 3 wytrychy. Fajnie. Kolejny skórzany mieszek. 10 sztuk złota. Dobra, przynajmniej teraz wyglądamy jak człowiek. Hej. Okej. To było przecież jasne. Dobra, zaspokoić głód. Nie wiem, o co z tym chodzi, nie mogę za bardzo nic. Ucieczka, dobra, to zaraz. Dobra, może już teraz powinnam móc. Skąd ty to masz? Ja okradłam ten magazyn, no i ja trochę nie rozumiem, dlaczego Tandor nie chce ode mnie tych złoi. Parsival? Jeśli chodzi o Hugo... Tandor powiedział, że chciałeś zdobyć u niego wytrychy. To podły postępek. Nie wiedziałem, że znasz się na alchemii. Bardzo dobra nowina. Rozjaśniłeś myśli kapitana Garonda. Zlikwidowałeś problem z orkiem na dachu więzienia. Dzięki tobie Christopher odzyskał dobre imię. To dobrze, bo w obecnych czasach musimy być jednością. Loren powiedział, że uratowałeś życie jednego z jego robotników. To bardzo szlachetny czyn. Dzięki tobie Brutus znalazł robotę w kuźni Dobara. Pokazałeś, że można ci ufać. Jeśli nadal chciałbyś uwolnienia Hugo, to już nie jestem przeciw. Chcę. Idź więc do strażnika więzienia i powiedz, że poleciłem, by go wypuścić. Okej, to super. No i widzicie, jak się nam ładnie wszystko układa, zanim tylko będziemy mogli nosić broń. Nie no, to trochę żart. Strażniku? Nie chcę już o tym słuchać. Parsival chce uwolnić Hugo. Tak, słyszałem. Podobno zrobiłeś bardzo wiele, aby uwolnić tego podłego bandziora. Tyle, że woda uszkodziła mechanizm klatki i otworzyć będzie ją bardzo ciężko. A ciśnij dźwignię z całej siły. Nie trzeba. Dobra. Po prostu trzeba odczekać. Nie zasłużył sobie na... Zadziałało. Po prostu trzeba odczekać. Chwila! Ha! A więc jednak ci się udało. Dziękuję. Będę ci wdzięczny do końca życia. Nie chcę już o tym słuchać. Mówiłeś, że masz plan, jak się stąd wydostać. Mam. Odejdźmy gdzieś na bok. Mogą nas usłyszeć. Okej. Nie trzeba mi. Wolę chyba plan tego gościa, bo wydaje mi się, że możemy sobie wybrać, z kim będziemy współpracować. Ta gra jest. Ta modyfikacja jest tak zrobiona z tego, co zauważyłam, że właśnie możemy sobie wybierać, z kim współpracujemy. Jest kilka zakończeń. W czasie, gdy górniczą dolinę otaczała magiczna bariera, jeden z rządzących tu w zamku skazańców odkrył pod nim sieć tuneli. Zapewne zwróciłeś uwagę na drabinę, która jest widoczna z wyjścia z więzienia. No. Tak. Gdy po niej zejdziesz, to zobaczysz drzwi. Otwierasz drzwi i jesteśmy w tunelach. I dokąd one nas zaprowadzą? Zobaczymy. Jeśli się nam poszczęści, to zapewne do miejsca, gdzie nie ma tej ogromnej wody. A jeśli cała wyspa została zatopiona? Jeśli zatopione są także i tunele? To z nami koniec. Boisz się? Nie, muszę to jednak przemyśleć. Nie chcę ryzykować na darmo. Dobra. Dobra, wchodzę w to. Idziemy tunelami. Dobra, zdobądź klucz, a ja w tym czasie wszystko przygotuję. Gdzie mam zacząć go szukać? Widzisz tą wielką wieżę? Był tam rodzaj magazynu, więc klucz może być właśnie tam. Sprawdzę to. Przecież on wiedział już o tym wcześniej. Okej, ta wielka wieża, tak? Czyli znowu chodzi o tamtą wieżę głupią. Jego czyny były sprawiedliwe. Trzeba uważać na to. Tylko znowu, że jak ja mam tam wejść? Doszło do mnie to i owo. Trzeba uważać na wcześniej. Dobra. Przyszło mi to do głowy. Spróbujmy jeszcze raz tędy się rozejrzeć. A co mi powie dziennik? Zgodziłem się iść z Hugo tunelami. Teraz muszę znaleźć klucz od wejścia. Zapewne gdzieś go... Zapewne znajdę go gdzieś w najwyższej wieży zamkowej.
czyli tutaj. Jednakże podejrzewam, że nie będzie tak po prostu leżał na ziemi. Nie może tak dalej być. A jak tam na górę wejść? Kto opowiada takie rzeczy? Czemu nikt mnie nie słucha? Co najwyżej mogę wejść tutaj. Hej, ty! Więcej kłopotów. Nie zasłużył sobie na to. Powinien był wiedzieć lepiej. Może też leży gdzieś na dole. Dobra, moi drodzy, tak czy siak, myślę, że za chwilę zakończę ten odcinek. Jeszcze się tylko tutaj rozejrzę. Czemu nikt mnie nie słucha? Hej, ty! Mogę ci już okraść, Loren? A, ja już cię chyba okradałam. O, mezurka. Hej, ty! Z tobą już nic nie mogę. Nie widzieliście panowie jakiegoś klucza tu? Nic tu nie leżało? Nie? No to przykro mi bardzo. Wszystko jest możliwe. Dobra. Ewentualnie jeszcze możemy na tamtym podejście poszukać. Tutaj nic nie było. Może w krzakach gdzieś tu leży. Może na któryś z tych beczek. Nie wiem już, w co wierzyć. Właściwie może być tylko żart. Może leży gdzieś tutaj. Czemu nikt mnie nie słucha? Nie. Hej, ty! Dobra, ty jesteś tylko knechtem, więc co ty mi możesz powiedzieć? Tam na górę da się wejść, ja to czuję. Tylko w jaki sposób? W jaki sposób, to już się dowiemy tego, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie, słyszymy się w kolejnym.